Agnieszka Górska, magazyn miejski, witam Państwa. A oto informacje, które przygotowaliśmy na dziś. Tytuł zasłużony dla województwa podkarpackiego dla pana Franciszka Tereszkiewicza. Ostatnie dni wyprzedaży w dębickich sklepach. Wystawa rysunków w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas ostatniej sesji sejmiku wręczono tytuł zasłużony dla województwa podkarpackiego panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi, nauczycielowi, społecznikowi, animatorowi życia kulturalnego. Honorową odznakę Franciszkowi Tereszkiewiczowi wręczył Władysław Ortel, marszałek województwa podkarpackiego. Ceremonię uświetniła laudacja wygłoszona przez pana marszałka na cześć wyróżnionego. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja ma szczególny charakter, gdyż przyjmujemy w grono zasłużonych dla województwa podkarpackiego kolejną osobę, która swoim dokonaniami i prowadzoną działalnością wpłynęła pozytywnie na rozwój całego województwa podkarpackiego. To Franciszek Tereszkiewicz, nauczyciel, społecznik, animator życia kulturalnego, a obecnie zawodowo kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imieniem Stanisława Pigonia w Krośnie. Odznaczonemu gratulacje złożyli między innymi radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Franciszek Tereszkiewicz podziękował wszystkim tym, którzy docenili jego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa i kultury w regionie. Oczywiście nie pracuje się zawodowo i nie działa społecznie po to, aby otrzymywać zaszczytne wyróżnienia, ale miło jest, kiedy się je otrzymuje, ponieważ taki gest potwierdza to, że częste działania, ambicje zyskały czyjeś uznanie i zamykają się w formule pro bono publico. Przyjmuję to odznaczenie także w imieniu wszystkich tych, z którymi miałem przyjemność współpracować. W Studium Animatorów Kultury w Krośnie, w Kolegium Nauczycielskim, a później w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Stanisława Pigonia. Wyróżnienie to przyznawane jest za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej osobom, które zakresem realizowanych zadań wybitnie przyczyniają się do rozwoju Podkarpacia, pomnażania jego dóbr materialnych i kulturalnych, a także do szeroko rozumianej promocji województwa w kraju i za granicą. W dębickich sklepach trwają wyprzedaże. To już ostatni czas, żeby kupić towar po atrakcyjnych cenach. Styczeń to tradycyjnie czas wyprzedaży. Anna Żabicka, właścicielka dwóch sklepów odzieżowych w Galerii Raj, uważa, że dębiczanki chętnie kupują towar po obniżonych cenach. Cały asortyment jest obniżony. Mamy jeszcze piękną kolekcję i płaszczy, i kurtek. Na pewno się przydadzą w tym okresie. Jeśli chodzi o wysokość obniżek, jest to sprawa indywidualna do każdego asortymentu. Także nie mamy ogólnych procentów. Choć dębiczanki raczej są opanowane, nie biją się o bluzkę czy płaszcz, towar powoli znika. Tak więc sklepy mogą przygotować się do nowej kolekcji wiosennej. Warto złapać okazję. Myślę, że jest grono klientek, które właśnie polują na coś takiego. A chcę cały czas zaznaczyć, że jest to towar pierwszej wysokiej jakości. Sklep Cotton Club, którego właścicielką jest Anna Żabicka, zajął pierwsze miejsce w rankingu nowin na najlepszy butik powiatu dębickiego. Odbyło się to dzięki właśnie naszym klientkom, które wysyłały SMS-y, także bardzo, bardzo chciałam podziękować, że zostaliśmy docenieni, została doceniona nasza praca i nasza kolekcja. Wyprzedaże dobiegają końca, więc chcąc kupić towar po obniżonej cenie, należy się spieszyć. Jeszcze tylko kilka dni w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę rysunku, której autorkami są Natalia Krzywda i Agnieszka Pawlikowska. Obie artystki kończyły Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Choć są dopiero na początku swojej drogi twórczej, rokują duże nadzieje na artystyczny sukces. Postanowiliśmy
pokazać te rysunki w Galerii Dębickiej. Jako, że niełatwo jest zaistnieć młodym artystom, bo no cóż, no to tak, taka jest u nas rzeczywistość, że nieraz wiele lat trzeba czekać na jakiś swój duży debiut. Ryszard Kuca, szef Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury, zwraca uwagę na siłę ich rysunku, w którym zawierają egzystencjonalne problemy. Od narodzin człowieka do jego śmierci. Rezygnacja z koloru jest świadomym ich wyborem. Bardzo interesujące, wielkoformatowe rysunki i miniatury, pełne ekspresji. Myślę, że różniące się oczywiście między sobą, jako że no, trudno sobie wyobrazić, żeby wszyscy artyści tworzyli w podobnej konwencji, ale tematy, które podejmują prawie na granicy abstrakcji niektóre, łączą je. Wystawę można oglądać jeszcze kilka dni w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej. W piątek, 15 lutego o godzinie 19 odbędzie się wernisaż wystawy środowiskowej. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.